20 grudnia wspominamy świętego Ursicino del Giura, pustelnika. O Ursicino wiadomo tylko, że był mnichem irlandzkim, jednym z uczniów świętego Kolumbana. Z nim i kilkoma innymi mnichami prowadzili działalność misyjną na terenie dzisiejszej Francji. W pewnym czasie Ursicino odłączył się od świętego Kolumbana i osiadł w szwajcarskim kantonie Jura, w dolinie rzeki Dabs. Tam prowadził życie pustelnicze. Wokół niego zgromadziła się wkrótce grupa uczniów, którzy chcieli go naśladować. Dla nich wybudował kościół ku czci świętego Piotra, a później wokół tego kościoła powstał klasztor. Ursicino del Giura zmarł w 620 roku, a czczony jest w tamtej okolicy. Módlmy się. Boże, dzięki Twojej łasce, święty Ursicino wytrwale naśladował Chrystusa ubogiego i pokornego. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy wiernie trwając w naszym powołaniu osiągnęli doskonałość, której wzór nam dałeś w swoim Synu Jezusie Chrystusie, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.